Multikartpad od wydawnictwa Clementoni z wymiennymi takimi kartami, z takim wskaźnikiem. I tak. Tutaj mamy miejsce do pchania kart. Tu mamy taki przełącznik demo u góry, off, głośność słaba, głośność duża. Więc damy. To jest duża. Najpierw sobie wybieramy którąś kartę. Na przykład to było dodawanie jest jako demo. Domino, tyle ile na przykład. Wkładamy kartę. Karta jest włożona. Przycisk ze strzałką. Gwiazdka. Wykrył, tyle ile. Z 6 elementami. Liczymy. Tu jest 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu. Dobrze. Zamknij. Zbiór z 2 elementami. Fantastycznie. Zamknij. Zbiór z 6. Zamknij czerwone gwiazdki na karcie. Dobra, teraz zobaczymy jakąś inną kartę. Weźmy sobie jakąś taką. Wykrył. Dotknij postaci. Wybierz jedną z dwóch gier. Baw się. Ile jest biedronek? Biedronek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fantastycznie. Ile jest motyli? Dwa. Dobrze. Posłuchaj. Znajdź numer dwa. Druga gierka. Zobaczymy teraz inną gierkę. Kolorowe plamy na przykład. Znajdź numer 7. O-o. Znajdź. Dotknij kolorowe plamy. Wykrył. Dotknij postaci. Baw się. Jaki kolor ma kurczak? Kurczak. Gdzie jest kurczak? Tu jest żółty, tak? Brązowy. Czyli teraz osiołek. Fantastycznie. Jaki kolor ma świnia? A damy jaki zły kolor? Spójrz lepiej. Jaki kolor Spójrz ma lepiej. Świnia? Teraz zobaczymy kolejne. Wszystko chodzi fajnie. Włożone. Mamy nowe. Guziczek. Sekwencje. Dotknij postaci. Posłuchaj. Znajdź niebieski statek. Niebieski statek, tak? Dobrze. Znajdź czerwony świat. Czerwony. Dobrze. Znajdź niebieski, baw się. Znajdź brązowy kapelusz. Posłuchaj. Tu jeszcze druga gierka gdzieś musi Znajdź być chyba. Niebieski. Żółty bąk. Dobrze. Dobra. Znajdź Szukamy kolejnego. Teraz może jakąś taką w poziomie. To. Gdzie żyją? Gdzie żyją? Gdzie żyje rozgwiazda w morzu? Dobrze. Gdzie żyje kura? Gdzie żyje kura? Na farmie. Dobrze. Kto żyje w stawie? Kto żyje w stawie? Żaba, tak? Fantastycznie. Dobra. Gdzie żyje żaba?
Teraz jakieś kostki. To. Co? Dotknij pod baw się. Jaki numer otrzymasz po numerze 1? Bo 1 jest 2, tak? Dobrze. Jaki numer otrzymasz po numerze 2? Gdzie mamy trójkę tu? Tym razem szukamy. Fantastycznie. Teraz zobaczymy jakąś jeszcze kolejną. Może 5 zmysłów. Gwiazdka. Dotknij postaci. Baw się. Zmysł węchu. Węch. Nosek, tak, tu. Dobrze. Zmysł smaku. Smak. Smak tu. Dobrze. Zmysł dotyku. Dobrze. Zmysł słuchu. Fantastycznie. Zmysł dotyku. Dobrze. Zmysł słuchu. Posłuchaj. Znajdź ucho. Ucho. Szukamy ucha. Ucho tu. Jeszcze jakaś gierka? Tego chyba nie było. Rozmiary. Mamy rozmiary. Włożone. Guziczek. Kolorowe pióra. Dotknij postaci. Wybierz jedną z dwóch gier. Wybierz jedną z dwóch. Wybierz jedną z dwóch gier. No. No to słuchamy. Znajdź szpaka. Który to jest szpak? Kura. Nie mam pojęcia, który to jest szpak. Kolorowe pióra. O, tu nam kolorowe pióra wymyślił. Może musimy dać. Tak, zobaczymy. Do miary. Tak, trzeba dawać w ten sposób, żeby z tej strony było. Teraz wykrył. Ranek. O, baranek jest dzieckiem. Baranek jest dzieckiem owcy, tak? Tu. Dobrze. Tak, jest. To jest dzieckiem owcy. Kto jest dzieckiem owcy? Baranek. Dobrze. Kurczak jest dzieckiem. Kurczak jest dzieckiem kury. Pijanka. Fantastycznie. Dobra. Pijanka jest dzieckiem. I jeszcze coś nowego. Domino, zobaczmy. Pijanka jest dzieckiem. Jest nowe, czyli guzik. Dotknij czerwony gwiazd. Domino. Dotknij postaci. Baw się. 9 czerwonych kropek. 9 czerwonych kropek tu. Dobrze. 7 czerwonych kropek. Dobrze. 5 czerwonych kropek. Jeszcze coś nowego. To było. O, zawody. Zawody. Co? Co? Dotknij postaci. Baw się. Czego używa? Strażak. Wąż strażacki. Fantastycznie. Kto używa gaśnicę? Strażak. Tu. Dobrze. Czego używa? Posłuchaj. Znajdź słuchawkę. Znajdź słuchawkę. Słuchawkę? Chodzi o to? Dobrze. Stetoskop. Znajdź kucharza. Kuchawa mamy tu.
No i tak to wygląda. Generalnie ładnie chodzi. Nie mieliśmy specjalnie problemów z tym. Trochę ze spakowywaniem, bo wszystko mocno przyczepione jest tymi drucikami tutaj. Rysik też, jakby ktoś chciał. My tam wolimy paluchem, ale rysik jest. Tu jest chowany. Karty się chowa też tutaj, właśnie do tyłu. Wszystkie się zmieszczą generalnie. No, fajne urządzonko, które łatwo przechowywać, łatwo przenosić. Taki multi-card pad od Clementoni. No, nam się to podoba, bo jest dużo, dużo kart. Łatwo chodzą te karty. Prosto można tutaj włożyć do góry. Trzeba nacisnąć to i gwiazdkę, i potem już tylko mamy tutaj dwa guziki do sterowania i dotykamy. Proste, łatwe, wesołe. Dzięki.